Ja was poczęstuję historią, jak sprzedawałem, jeszcze nie było tam internetu i tak dalej, sprzedałem malucha, sprzedawałem. Z ogłoszenia, dałem ogłoszenie do Gratki, do Alegratka, czy tam gdzieś, że jest maluch do sprzedania. Wyrwałem w nim fotel, włożyłem zagęszczarkę, dwóch ludzi jechało z tyłu, rurki na dachu i taczka przywiązana sznurkiem. To jest autentyczna historia, zresztą każda moja historia jest autentyczna. Człowieku, nie popisuj się przy swoich koleżkach z takim mózgiem jak ty, człowieku. I słuchajcie, moi drodzy, umawiamy się z gościem, oni facet z ogłoszenia, no nie? Maluch to był taki, że jak mnie policja zatrzymywała, to się bali otworzyć drzwi. Mówi, niech pan otworzy drzwi, bo nie wiadomo, czy odleci. Koła to była guma i druty, nie? Jak środki druciane. Koła były, bo wiesz, kasy nie było, ciężko się pracowało, ja wtedy zarabiałem 270 zł, tygodniówki miałem, przy kostce, no może 300. I słuchajcie, dzwoni facet z ogłoszenia tu z Łowicza, dzwoni facet z ogłoszenia z Łowicza, no i mówi w sprawie małego Fiata, nie? Ja mówię, tak, aktualne i tak dalej, kiedy możemy się umówić, no nie? No mówi, no w sobotę bym przyjechał. Ja mówię, proszę pana, w sobotę to już może nie być, bo tyle telefonów mam, że ten, no nie? No i chyba tam przyjechał ze dwa dni wcześniej, w czwartek, no nie? Znaczy nie mógł dojechać, to ja mówię, dobra, to ja z kolegą panu go podprowadzę do Łowicza, no nie? Na pewno pan będzie zadowolony. No i wiesz, pompa, nie? Ja, Felek, taki chłop był wielki, no nie? Wiesz, z mordy... Zupełnie niewiarygodni. Podjeżdżamy pod kościół, bo z gościem się umówiliśmy. Człowieku, wysiadam z malucha, mówię, to jest ten maluch, nie? Gość zobaczył, no nie? I mówi, panie, no to są żarty, nie biorę, nie? Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować. A Felek mówi do niego tak, bierzesz i chuj.